dobry wszystkim. O Boże, cześć. Siema. Siema. Ej, chcieliśmy was zaskoczyć, że będziemy wcześniej. Już się już siadamy, patrzymy się, a Iza przy aucie jest. No. Także tak. Jesteśmy przed czasem. Wszyscy jesteśmy przed czasem. Niedobrze. Coś mi się stało. Dwie zapaliczki. No. No. Także cześć wszystkim. Jesteśmy w Żarach. Zaraz jedziemy do Tomaszowa, żeby... Stajesz gorąco. Wbić na Żabfest. Tak jest. Dokładnie. Nadchodzimy. Zaczyna się pięknie. Mamy deszczowo. Deszcz. Wszędzie deszcz. Deszczowo. Mogrom. O, grzmi. Grzmi. A dopiero 14 miało padać. No, także zaczynamy imprezę. Wsiadamy w auto i lecimy. Już? No, powoli tak. Jezu. Tak w czas? Masz pomyć w bagażniku. A z czego się spodziewałaś? Przecież to jest akwarium. Co? Masz pomyć niby bagażniku? Luksus, no tak, bo to luksusowy basen. Tak. Ja mam powódź u siebie, tylko dlatego, że mam dziurę po LPG, kurwa, zostawioną w bagażniku. Nie, ja mam powódź, bo uszczelka jest jemnięta. Aha. O, jak ładnie grzmi i błyska. Zdrowe, to ten, już tam idziemy. Jaka powódź, co ty mówisz? Spadły dwie krople po otwarciu bagażnika i powódź. Normalnie to tam pływało wszystko, odkąd zmieniłem uszczelkę na nową, używaną, to jest lepiej. Jaka powódź, dwie krople spadły. Co robimy teraz? Idziemy na myjnie. Bo Borysowie chcą umyć mi auto. Tak, bikini. Zapomniałem, tylko bikini. Zrobić ładne przebitki. Bikini nie mamy. Mogę w maskach. O jest. Dobra! Dobra! Nie. Dobra! Poszło, pękło, myjesz auto w majtkach. Nie no, nie. No już powiedziałeś! Poszło, pękło, jak tego nie zrobię, to jest na nie kameruj tego. To już się nagrało. Mi się wszystko gra, nagrywo. Dzisiaj będzie tak dość wesoło, mam nadzieję. Bułkę jesz? Dobrze. Wiesz co jest najgorsze? Kupiliśmy wędlinę i ser, wsadziliśmy to do lodówki na całą noc i zamarzło, a bułki nam wyschły na stole. Dobra. I jedziemy. Dziób. Gdzie się musisz nawinąć? Nawinąć się na rondzie? O, dobrze, nawijamy się na rondzie. Patrzcie go zrobił. Jedziemy! Prasę! Daily się ładnie ślizga, co chceć. Na zetapie trzech różnych kół. Tak. Tylko to prawe strasznie trze. No, to jest tragedia. No co? Dajesz, a ja wziąłem portfel? To tak chłodzicie. Jak wziąłeś portfel? Ty, a ty wziąłeś portfel? Ty, a ty wziąłeś portfel? Nie wiem! Ja wziąłem. Co wziąłem? Hej. Co? A, śmieci wyrzuci. Patrz, jaka pomysłowa, że śmieci zawsze. Nie wyrzucamy, wyrzucamy pod stół wszystko. Nie wiem. A my mamy tam ten. No dawaj! Bory! Bory! Dawaj, dawaj! To jest content pay per view. Hej, kasy! No dawaj! Dawaj! Dawaj, pieniądze. Czekaj, bo muszę dać 10 groszy, bo to jest 10. Za 4 zł na prawie. Mam jakieś drobne jak coś. O, ja tu mam tego pieniądze. No, byłaś mi z tą pieniądze. Sam sobie to wymyśliłeś. Rozbieraj się najpierw. Najpierw się rozbieraj, później się napłacę. Chciałem spodnie dotąd. Za pierdolę pianę i ubieranie, bo tym zazwyczaj. Ja się przejmujesz. Nie wstydź się. Sam sobie wyznaczyłeś challenge. Koszulkę i ten. Dobra, dawaj. Moja koszulkę i challenge. Wyznaczyłeś sobie challenge, zrób ten challenge. Nie bądź pizda. Sam to wymyśliłeś. Mam nadzieję, że ubrałeś ładne, nie dziurawe majtki. Elegancki ten. No dawaj, dawaj, nie wstydź się. Czekaj. No! Nie wrzucasz kasy! Panu to spągię pierdolą się do wody i tyle z tego będzie. Koszulka wek! Koszulka nie jest wstydziwa. To nie. Wyglądasz jak w kąpielówkach, nie przejmuj się. Dawaj, nie wstydź się. Borys, nie wstydź się. No nie ma nikogo. Ile tu jest węży od tej myjni? Tam jest aktywna piana.
Dobra, zaliczę 30% przelęku. Zajebiste. Ja wiem, że moja mama nie będzie tam, ja. Tak, a bo jest przejechać teraz taki pełny ludzi PKS i tylko tak. Pytał na mnie, to może jest czas z PKS-u. Tak! Tam stoją PKS, no to też jest ciekawe. Oni się zatrzymali trochę w czasie. Tak. Chciałbyś jakoś skomentować? Nie, pozostawię to bez komentarza. Możecie skomentować to na dole. Dopiero na miejscu, jak będziemy odbierać plakietki. Trasa tak. Jest nudna. Tak. Chyba, że coś się wydarzy, to będziemy wracać. Tak, lecimy dalej. Pogoda zachęca. Pogoda zachęca. Tak. Także dotarliśmy na JabFest. Idziemy się zameldować, bo mamy teoretycznie wejścia prasowe. Powinni nas wpuścić, ale... I? Czy nas wpuszczą? Jesteśmy przed czasem. Tak, znowu. Jesteśmy pierwszy raz przed czasem. Iza, musisz chyba troszkę szybciej tuptać, albo my musimy tuptać wolniej. Bo... Czekaj. Kurwa. Nie da się tak wolno iść. A potem przyspieszymy to w postprodukcji. I będziemy mówić jak takie małe autobusy zapierdające. O, to nasze profesjonalne wejście i otwarcie filmu. Tak! Świetnie nam idzie. Także. Dobre. Media wpuszczacie już, czy jeszcze nie? Główną bramą. Czyli musimy dobra, obejść? Tak. No dobra. Nie. To się obejdziemy. Jesteśmy zgubieni. Nie lepiej poczekać? O nie, godzinę byśmy musieli czekać. Tyle, kurde, spacer zrobimy. Spacer z rana. To jest dobra opcja. Co się stało? Przejechał Golf. Dobra. A serio? To znowu to samo co rok temu, czyli na tej bramie was nie wpuścimy, idźcie tam, stamtąd wracajcie na tą pierwszą. Tak tam i z powrotem chodzimy. Debile. Dramat w tym roku. Organizacyjnie jest ciężko, było wszystko w zeszłym roku bez problemu, w tym roku nas przegonili od bramy do bramy na wstępie. Nie chcą dać akredytacji reszcie ekipy, bo nie wiadomo dlaczego, w zeszłym roku się normalnie dopisywali, w tym roku nie mogą. Idziemy to jakoś załatwić, bo no, po prostu nie jest to ogarnięte. No ale no może mimo trudnych początków tej imprezy od początku w końcu nam się uda. Kurwa. Za dobrze nam szło wczoraj. Za dobrze nam szło wczoraj, tak, dlatego była ta opona i parę innych akcji, także. Tak. Ej, ale weszliśmy. Ale weszliśmy, tak, weszliśmy, jest dobrze i. Będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie lepiej. Musi być lepiej. Także idziemy jeszcze ogarnąć sobie tematy następnego odcinka, o czym się dowiecie pod koniec tego, także warto oglądać. I co? Pokażemy wam, co tu się dzieje zaraz. Uświecenie. Coś tu się dzieje? Riftówy! Krefty! Riftówy! Patrz, dron już lata. Znajdź znajomych i się przywitać. No i patrz, no czy jest ładne. Jeszcze na się. I te lampy. Te lampy są śliczne. No nie, te lampy to są zrobione ze zwykłych, co nie? Mówię, są śliczne. Zajebiste. No to jest lampa z R3-2. Wsadzona w oryginalną obudowę. No i to mi się podobało, bo... Ciężko dostać lampy z R3-2 już. To jest ładne. Nie, dobra, nie. Bo to bym powiedział, to byłoby nieemisyjne. No to poprawić, jak zobaczysz, no. Jeszcze rok temu chciał ratować CA, ludzie jeżdżą z CA i jakoś żyją. No. Życie na krawędzi. Stałe nerwy, zastanowienie się, czy damy radę przejeździć. Długo żyje to CA? Po roku. Czy niedługo? Życie na krawędzi. Nie, no to akurat to jest skuta, bo to i tak ma być kolejna zielona na dalszą parę. Mocniejsze? Ale to różnie. Ja nie miałem problemu. Ja 3 razy zabiłem panewki, on też. Ja raz. Żaden z nie miałem problemu z panewkami. Ja zabiłem 3 razy panewki, kumplowi przestała, kolejną głowicę puszczać. Nie było problemu. Ja zabiłem 3 uszczarki pod głowicą i raz panewki. Łoki, półka w półkach między skrzyniami leci. To jest... A ile dmuchasz? Teraz troszkę zjemy do ładowania mocnego, to już nie.
7 koni 450 N. No, wystarczy do latania. Teraz wolno stąd tego SR-a wsadziłem. Przynajmniej jeździ. Też jest. To już mi nie sprawdzę, jak to wiem, bo coś mi... Nie zawracam głowy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Myślę, że zrobiło głośno. Że coś robię. Fajnie zrobiona. Szum zbra. Zobaczmy ją z początku. Wygląda całkiem dobry driftowóz. Załóżmy się, co ma pod maską. Tu Jay-Z, albo się zdziwi. Albo fałkę. Ale Jay-Z jest fajny. To jest dobrze mówiący się. Chociaż jeden nie przykład nie ktoś. Lata to na jeden. Może od razu kupimy opłonki, przywieziemy twoje felgi, żeby przełożyli. Kurwa, to nie byłoby głupie. Jak przejdziemy z kołami dwoma, to będą pytali, komu ukradliśmy. Ale szkoda mi takich dobrych opon na przód do gruza. Chaser. Chaser. Nie, podają się dawno. Te sery są ciekawe. Jay-Z. Albo 1G. Jay-Z. 1G. Jay-Z. 1G Team. Jay-Z. 1G. Idziemy dalej. Jay-Z. Kompresor nasz trochę, znaczy ten agregat nas trochę zagłuszy. Pater. Musimy znaleźć auto Patryka. Szukamy dużego, czarnego wieloryba. Zostawiłem pod domem. Nie, no tak. Coś ci się odpina, jak Czesiowi? Ja bym wolał zwykłą kupejszą. Nie lubię kawy. Ja bardzo lubię kawy. Ja już nie lubię. Kawy są fajne. Content. Dał content pay per view. Dobry content. Content pay per view. Dokładnie. Dobra, idziemy jeść. Czas jeść coś. Co byś powiedział? Nie, całkiem przyjemnie się żyje na tym rzadkości. Coś zimnego do picia, bukerek. Jeszcze nie ma godziny w sumie 12, całkiem przyjemnie. Temperatura ok. Właśnie nie ma pełnego słońca, jest taki delikatny wietrzyk. Całkiem przyjemnie. Jest fajnie. Przyjemnie bym powiedział. Jest fajnie, naprawdę fajnie. Później sobie wpadniemy odwiedzić znajomych jeszcze. Pewno jest ich tu dużo, więc będzie przyjemny dzień. Powiem wam, że tak trochę pizga. No tak, jest tak chłodno, ale chłodno jest. Dlatego ja sobie wziąłem bluzę. Ja mam w aucie. Ja mam w plecaku. Od czego zaczynamy Jump Fest? Od burgerka. Śniadanie. Śniadanko. Tu sobie leżaczka nie weźmiesz. Nie pierdolnie pode mną. Jak pierdolisz? Że leżasz, jak mi się złamie pod nim. No, taki ogr ciądzie. Wracamy do poszukiwań wieloryba. Wieloryb podobno stoi gdzieś tam. Idziemy go szukać. Ja tam widzę dużo seksusów. Luksusów. A nie seksusów? Luksusy. Dobrze, leksusów. Luksusy. Seksus. To nie wiem, gdzie w tym luksusie jest luksus. Nie, no dla mnie jest, dla was nie. Policja. Tak. Przynajmniej przyjechać Toyotą, no. Powinni przyjeżdżać Toyotą na Jump Fest, a nie Kijanką. Tak. Tego nagrać. Lepsza. Fast for you. Sorry, jaki on jest paskudny z tyłu. Zajebisty. To jest 33. Nie, takie kółeczka. On wygląda, jakby go ktoś postawił na kółkach z dorożki. Savanna. Savanna jest spoko. Taki upośledzony S13. Czy pan mógłby opuścić kadr? Co? Czy pan mógłby opuścić kadr? Już ładnie wyglądasz. Jak moja dziewczyna to usłyszy. A będzie wojna. O co? O to, że powiedziałem, że ładnie wygląda. To specjalnie puścił. Dobrze.
kurde, chłop ma rękę do kamery. No wie co nagrywa. Który chciałbym przeprosić wszystkich, co to oglądają, bo dalej nie ogarniam, ale nie, no, chyba jest lepiej. Jak słuchaj, jesteś zaawansowany do tego, żeby być operatorem. To jest taka... Jest... Masz lancera. Płacimy ci całe nic. Lancer? To jest siódemka? Czy szóstka? Szóstka. Ale ten jest fajniej. Coś ci chyba kopci. O kurwa. Coś ma chyba kopci. Jeszcze wanku, ale zaraz będzie. Proszę pana, więcej oleju niż może dostać. To się chyba jebło. Kurwa. Koniec winkla. To jest koniec rotoru. Chyba tak. Kurwa, wankla mówili, będzie fajnie mówili. Wankle są fajne, tylko tak jak widać, łatwo się psują. Tak właśnie był. Gdzie jest wieloryb? Skąd? Nie wiem, co to jest wieloryb. Wieloryb jest wielorybem. Musicie mnie oświecić. Gdzie bycie? Fajne to. Wrotka też mi się. Fajny wrocik. Ej, bliżej musicie iść, bo pewnie łapie. 350 już w serii ma ładny wygląd. No. A lekko zmodzona jest w ogóle zajebista. Ale na przykład BRZ-ka w serii jest chujowa, a zmodzona jest całkiem fajna. Zmodzona jest fajna. Możesz tak pokazać serię. Porównanie. Bo... Seria. Rozkładamy sobie namiot. I zmodzona. Mówi to Beniasz. Zajebiście. Także operator nam się dzisiaj mocno udziela, to też jest fajne. Wow, bo go w końcu zatrudniliśmy. Zatrudniliśmy operatora, właśnie. Na całe 0 zł. Najtańszy operator w historii. Ale wam się daje, nie powiem co robić. Więc jeżeli się ujęcia nie fajna podobają, to do niego. Fajna metoda do zjechania z lawety. Tak. Obczaj. Elegancko. A to jest zaplanowane, wiesz, żeby pod lepszym kątem było. No tak, nie przyczyn. No. Kurde, jakoś tak, ale mało, nie ma. Mało. A tam jest AE86. O. Idziemy zobaczyć dzieło AE86. AE. Chyba tylko mikrofon przez przypadek. Nie mają na rzeczy. O, AE. Aj. Tragedia, to źle brzmiało. Aj. To źle. Nie do wstydu. Czerwony jest fajny. To jest ładny. Te ludzie są ładne. To jest ładne. Nie mam nawet wiesz, jest wiadomość, ale taki widz ten tak. Żadnego truena. No skąd ja to mam widzieć? Gdzie się jedzą? Na polsku. Nie, no nie, ty do mnie rozmawiasz. Nie wiesz? Nie wiem. Nie, BM-iarz się znalazł. M50 robisz. Trzeba przyznać. Nie, to auto ma tak fajny kształt w sobie, przy tym, że jest kostką po prostu. Kanciaste auta są fajne. Pomodzone są fajne, w miarę seryjne są fajne. Ale fajne emocjonowanie na rejestrację. O! Trzeba takie rozkminić do Nissana. Pokażemy. Gdzie mam namigasz mi to? Eleganckie emocjonowanie. O! Gdzie wsiuka zrobiłeś? No dostał! W Krakowie! Nie ruszył się tu! Nie chciało mu się tu wyruszyć! Pod górki jest. Ale coś nie czeka, bo jest pod górki. Drenftery. Drenftery. Ale tak. Co powiesz o lasku? Proszę? Co powiesz o lasku? Tak jak go nie ma, także nie słyszę.
Tak, czy to nie słyszy, jak będzie montować, ale... Powiedz. Nie, mogę powiedzieć to, że generalnie osoby, które my, pseudo-drynfterzy, jesteśmy w strefie hunt. To nie jest dobre wyjście. Potwierdzam. Pseudo-amatorzy drynfterzy. Elegancko. To jest fajny temat. Kompresor jest na dolocie zamontowany, nie jest schowany, przesunięty, nie ma interkulera, tylko idzie prosto w dolot, ściska i prosto do spalania. I naprawdę ciekawy patent. Oszczędza strasznie dużo miejsca. Bo montują też w nich tak kompresor, że kompresor jest z tamtej strony, idzie dolot, a tutaj idzie taki jebutny długi wałek z rolką. Także są różne metody, ale to jest fajny patent, żeby zrobić kompresor na dolocie. To tak. Tak najbardziej. Tam są seksusy. Seksusy. 14. I dwie 14. I Bubaru. I Bubaru, który mi się podoba. To nowy Bubaru jest dobry. Ja tak stwierdziłem, Płody że generalnie pseudo amatorzy drifterzy weszli w strefę Honda. Czemu? To nie jest dobre połączenie. No my. Ja bardzo lubię Hondy. Ja o, nie. Jest, znalazłem wieloryba. Patrzcie, nie. Stoi wieloryb. Widzę. A bardziej leży. To jest statik. Tam stoi wieloryb, idziemy go zobaczyć. Idziemy. Znaleźliśmy wieloryba. A ja widzę 300 ZX-a. Nie, a ja widzę Evo w kombi. Co? Na Evo wagon. Ty, widzę, dobra. Zobaczyłem. Kamerę. Przepraszam. Tym oto sposobem dotarliśmy do wieloryba. Oto wieloryb. Oto wieloryb. Zamontuje się najgorzej. A mnie tutaj stał cały czas, tylko przeszliśmy obok niego. Tak, ze trzy razy. Nie szliśmy tędy w ogóle. Tak, to jest wieloryb. Wieloryb ma takie... O, klubie nie jest lep. Wieloryb jest strasznie upierdolony. No, bo jest czarny, a tu jest kurz. Jest upierdolony. Ale tu jest czarny, a tu jest kurz. Bo nie stoi tu od wczoraj. No, tak go wstawiam. Także, oto wieloryb. Ma rejestrację TR. Jak turbo. Jak turbo. No jest turbo JCS. So RR. Jedynka. Sprawdziły sorry. Fajne felgi ma, podobają mi się. Niesprzedawalne auto. Dwa lata nie sprzedawalne. Eleganckie felunki. Tylko, że udupczone. Ludzie nie wiedzą, co to jest. Co? Ludzie nie wiedzą, co to jest. Na przykład ja też to nie wiem. To jest tania Supra. Dosłownie. Już nie przyjdziemy wieczorem. Rozkminialiśmy. Da się po prostu przekręcić cały przód, bo pasy przednie są takie same. I można by przekręcić cały przód Supry. Jestem ciekaw, jakby to źle wyglądało. Po co? Just for fun. Zajebiście wygląda. Po co? Właśnie źle by wyglądało, o to chodzi. Przychodzi... Ale Supra nie jest taka ładna nawet. No właśnie, Supra jest brzydka. To jest dużo ładniejsze. Silniki mają fajne. To nagrywać carporn. Będziesz mnie uczyć? Tak, będę go uczył nagrywać carporn. Zobaczymy, czy jest. Zrobimy backstage do nagrywania carpornu. Albo czy ja jestem dobrym uczniem. Tak, dokładnie. Najwyżej zważysz, że ty jesteś chujowy. Tak, jak coś. Jakby co, to film przez niego nie wyszedł. Tak, dokładnie. Tak, przez niego, patrzcie. To jest winowajca, nasz ogr, który trafił punkt ostrości. Jestem laskowym ogrem. Mam własnego ogra. Dramat. Co ty się wyprawia? Było. Ty, co to? Barany? Wiecie, co jest dla mnie niesamowite w tych autach? To. Ta chłodnica. Ta chłodnica. Ona jest taka, taka i taka. Auto jest turbo, ma pewnie z ponad 200 spokojnie. Jest 300. I ta chłodniczka wystarcza. A do Nissana bierzesz taką chłodnicę na pół auta, dalej nie wystarcza. No jak to jest zrobione? To jest dla mnie niesamowite w Hondach. To jest Honda, tego nie ogarniesz. Że one mają te pyćkowate chłodniczki i to wystarcza w zupełności, żeby się raczej. Ale fajnie się pyłuje po blasku. Chociaż nie, dobra, jednak nie. Możemy to wyrzucić. Co? Insta. Co? Jest dźwięk. Taka i taka. A u nas to fajny kadr. No, a ten czym przyjechał na JPS? Oczywiście! Gdzie z Strzeleckiego. To, co mi się nie podoba, co? To ktoś poświęcił resztę na to, żeby to ładnie wyglądało. A to jest dostał po prostu silikona, zamiast przesławać flansze. No i te, to co tu się lakier zciął. Pewnie coś popłynęło.
ale powiem ci, że ktoś się postarał, bo one zwykle są niedomalowane z tyłu. Bo tam jest ciężko wyjść pistoletem. Także... Ale mój, no tutaj możesz przystawać już tą flaszę pod tego boga. Tak, żeby skręcić. Żeby skręcić, żeby nie dałeś tak sylwetę na po prostu. Byłby... Naprawdę ktoś się postarał, żeby to jakkolwiek wyglądało. Nie, no wygląda całkiem. No jest tutaj ciasno strasznie, przy tym, że to jest turbo, to turbo jest jeszcze wielkie. No. No ja mówię, no ktoś się postarał i jest parę detali. Parę detali, ale to do poprawy, no nie, nie można mieć wszystkiego od razu. No i to nie można, nie. Jest bright, trochę wytarty, spokój. Ja mówię, lubię ja bym szedł tam, bo tam pan robił tam YouTube. Tam długo, możemy zobaczyć. Tam nie ma problemu. Ma inne. Ale ja tutaj widzę fajne te. Mangi akurat nie czytam, ale... No to jest hentai przecież. No hentai, manga, później ja stałem. Nie równo po prostu. Ja anime, hentai, wszystko co popadnie. On ma tak relokację tego zrobioną? Ma regulację, ci płakacze z regulacją. A to jest płakacz z regulacją? No. Po koleniu wycina się pod to może trochę się zgubiło. Że kiedyś było niżej, a teraz już jest kozą? Nie da się za bardzo w dół zejść. No, zauważyłem. No ale tu już mi się nie podoba. Przemoty do lamp. Nie do otwierania maski. Ładny kolor. Dużo śmieci na lakierze. Dwa różne kolory. Dobra, jesteśmy strasznymi hejterami, ale hentai na masce jest spoko. Nie, zostawisz sobie czołonik, tylko tak ten. A Piotr, zrób jeszcze raz tak. Tak. Naprawdę mamy prawdziwego kamerzysta na wyjeździe. Zajmuje się nami, obserwuje nas, jest fajnie, naprawdę. W końcu nie muszę chodzić i nagrywać wszystkiego dookoła i jego dużego wrażenia. Nie no, na ludzi tam się nie przejmuj. Nie uderz w auto. Taranuj. Jak coś to wypłacicie. Auta ostrze. O, czekajcie, teraz jesteście mniej ważni. Ale ona jest jeszcze ładnie zrobiona. Ale nie podaję się, że jest poszerzona. Ej, jest ja bym jeszcze skoczył do literka. Ona jest poszerzona, to jest moja czapka. Nie wiem, Japończyk stary, no. Nie wymagaj za dużo od starego Japończyka. Ja tramwaj. Powiedz mi proszę, zawsze mnie ciekawi, co motywuje właściciela tego biznesu, żeby być taki polityk. Tak, tylko na gładko. Na szybkach. Jakby było na gładko, byłobym po prostu perfekcyjne. To fakt. To jest prawy kierunek. Ale jest ładny. Ja mam chyba zboczenie do spatrowanych. Do którego ja nie jestem w stanie wsiąść i pojechać, bo moje kolana opierają się o uszy. To jest ładne auto. O, zetka. Tatsuni to jest dobra. Jestem lyczny. Jest to ładny kolor. Bo nawet jak jeździsz i połudzisz sobie tutaj rękę, to to jest fajne w tym aucie jest to, że do niego 15-calowe koło i ono wygląda zajebiście. No. Nic więcej mu nie trzeba. Podobają mi się strasznie te wydechniki, takie wiesz, nie na płasko, tylko na pionowio. No. To jest fajny szczegół. To jest tak absurdalny pomysł, że jest aż fajny. Jest szczosem. Japończycy tym latają bokami, takimi hejterami. Zamiast podawać to. Jeszcze jest skrzywiony, że sam temat tego, że tarę... Tak. Nie, już nie. Przodu. Przodu. A to tak. Przodu. No bo tak koło. Koło trzeba zdjąć, żeby wejść do tyłu. Nie wiem się. A on myśli, czy chce wlepkę, zamiast ją po prostu kupić. Bo nie wiem, czy ją będę chciał kupić. Będziesz miał wlepkę, nie musisz jej naklejać. Właśnie. Idziemy szukać, może jakiś jeszcze sklep jest. O, patrz, kupi wlepkę. Widzisz? Porządny człowiek kupuje. Jednak kupuje. Namówiłeś. Od Szczecina do Opola jadą samochodem dla Bola. Jadą? Jadą. Patrola policyjna. Siema, no. Jak tam? No leci. Ja się dzisiaj czuję się wczoraj.
Byliśmy wczoraj, ale późno, ale nie tu, tylko w hotelu. O. Nie pytam, co nam znalazły tam. Poszło. A poczekło, a na czym później zjechał i zrobiła się dziura, tak po całym okresie. Tak, to 130. Tak. Dobra, jak ktoś, to jesteśmy tam na parku maszyn. Przykład. Dobra. Na Złodziak, to jest mój plecak. Rację. Ale ja go noszę. A ty bierzesz tego? Ale no jesteś operatorem aktualnie? Tak. I nosicielem, tragarzem? Wszystkim. Tak. I ogrem wyjazdu. Tak. Nikt nie ma lepszego ogra niż wy. Bo nikt inny nie ma ogra. Zwiedzamy. Idziemy na drifty? Co to się stało? Na wyjeździe. Ale gdzie ona stało? Co się stało? Płytę zahaczyłem. Sterzak się podwinął i wpadł i podnicę jeszcze. Nieszczęśliwie. Jest zapasowa chłodnica? Nie, ale jest silikon. O! Dobre podejście. Bo tu jest suche wszystko. No, widzę. Tutaj, nie wiem skąd nawet. Ale tu gdzieś jest mokra. No. Jakby tu gdzieś plasticzek jest. Strony będzie. Ale nie musiałeś driftować, żeby to zrobić. Ty, ale to... Bardzo fajnie wygląda jeszcze ten Amor. Który? Prawy. Troszkę go wypadło. Tak ma być. Nie, to jest takie... Inwencja twórcza. Dokładnie. Specjalnie to jest. Jest dobrze. Wizja motoryzacji. Mijaty tak mają, no. To się poklei, prawda? To się no tak. To się poklei. Serio? Puste takie, na starsze chłopcy. Może dlatego to wam... Wystarczy dużo trytek. To się poklei, proszę. Są wszystkie części? Chyba kawałka brakuje. Tak, z połowy. Chyba, że jest tam. To idzie tu. O, jesteśmy coraz bliżej. Dobrze. To jest czegoś chyba, a nie? Jest. Jest chyba cały. To idzie tu. Dobra, to się poklei. Jest. Wszystkie kawałki są. Gdzieś było. Dobra, będzie git. Jest dobrze. Dobrze będzie. Za pół godziny wraca na jazdę. Silikon pójdzie w ruch i pojeździ. Siedzimy na zaprzeczeniem wszystkiego, co nauczono w szkole jazdy, czyli hamowania, odpuszczania, tam gdzie normalny kierunek. Thank you.
2, 5. No. Ale masz bardzo podobny kolektor. No. Tylko na drugą stronę. I nie Turbo Wars, tylko Flick. Proszę, jest taki brudny. Gdzie? Chcę nogę czarną. Numer 160. Czego się dotknąłem? Numer 160. O! Takie pieniądze. No taki sam masz. Dokładnie taki sam. Dlaczego masz taki sam kolor? Bo kupiłem sobie same filmy. Proste. Jest taką nalewkę dostanę. I będziesz miał takie ładne zaślepki, które ci wydrukuję. Jeszcze będę w stanie zapłacić. No, także Jumpfest 2, my sobie zwiedzamy, pokażemy wam teraz trochę aut, a więcej tego będzie w jednym takim dodatkowym, bonusowym filmiku, który zrobimy później, także pojawi się dużo takiego samego, czystego, samochodowego kontentu. A teraz co, idziemy nagrywać, idziemy się bawić tym, co tutaj jest. Jest parę fajnych rzeczy, Alan się właśnie zajawił, bo zobaczył JZ-a. Takie gówno to ja mam! Przy drzwiach mi stoi od warsztatu. Co? No i od Z. O. Ajbo. No nie. Operator musi mieć przerwę. Daj to. Daj mnie to. Dobra, to idziemy. Pijemy na wyszoku. Co? Nagramy tam. Daj nas puszczą. Chwilę fotel jest. Możemy się z nich ponagrywać? Mamy pełny symulator. Fajna mapa. Ja chcę taką mapę do komputera. Nie mam komputera, ale mogę. Ja też chcę taką mapę. Ale chcę taką mapę. Fajna są mapy. Będzie latane, czy nie będzie latane? Będzie latane po prostu. Albo nie. Będzie. Będzie latane. Będzie latane. Będzie latane. Przynajmniej bezpiecznie, nie uszkodzi małpa, jest spoko. Na przykład tam, jak można jeździć po krzakach i drzewach. Tak, także jest spoko. Zajdziemy. Hello. Tak. Wszyscy mają na nas wyjebane. Co też byliście? Ale się wylało się. Dzieło i się wylało. Teraz zakładamy śmietnika na chwilę. Teraz pijemy się akurat. Żeby coś tam pojeździć jeszcze dzisiaj. Odmówił o posłuszeństwie. Niestety. Kiedyś musiał. Thank you.
ja się tak wolę bezpieczniej. No. Na tym co ja mam BC Racingu, wiesz, z osobnym zbiorniczkiem, no to jest no petarda. No, do tego to jak taczkowóz teraz się zachowuje. Jak oceniasz? Super. Jestem pierwszy raz jako uczestnik na tej imprezie. Mega ogólnie przygotowanie. Wszystko tutaj pod względem takim ogólnym. Jestem mile zaskoczony na plus. To jest taki czwarty event w tym roku mój. Mhm. Ale widać po samych driftowozach. Sama topowa liga, no nie? No widać. Też zawodnicy, którzy jeżdżą profesjonalnie w drifcie, to są, no nie? Mhm. Ogólnie to pierwszy raz na zawodach, to Cię widziałem chyba na tym, na... Czekaj, na Bielsku. Na Bielsku, tak, bo to były pierwsze zawody moje. Tak. Inaczej, takie uczestnictwo. A tak, wcześniej to na zlocie. No to na zlotach, no. To pamiętam, jaki był kolor pierwszy. Znaczy pierwszy, nie wiem czy pierwszy. Na porządku jaka była? Bez okliny. BMK E36. Ale w sensie... 45 jest przerwa techniczna toru. Dobra, czyli... Czekaj. 10 minut. To raczej zdarzymy. O Eriksa mi chodziło. Tak, srebrna była. Srebrna. No, a zielony to pierwsza okleina? Tu, tak, ten... Zielona była pierwsza, tylko tam tu był SR20D. Aha. Trochę upalałem. No. To tak, zielona była pierwsza silnikiem SR-a, SR20D. Później zajawiłem się tym, kupiłem drugą Mazdę srebrną z tym silnikiem. Mhm. I z tamtej Mazdy przerzuciłem do tej silnik i cały osprzęt, większość gratów. No i tak zacząłem jeździć w tym roku, bo tak się wiesz, kończyło wszystko etapami było. Cała budowa, wszystkie rzeczy, wszystko po trochu wychodziło. Grzanie nie wyrabiało, chłodnica oleju za mała, wiesz, i tak dalej, wszystko dokładaliśmy, no nie? No i tak finalnie jeszcze ja uważam, że to nie jest skończony projekt. Jak wpadnie alkohol, żaden inne projekt rzeczy, nie jest skończony tak naprawdę. To może wtedy. No. Dobra, jak coś to jutro się dobra, zgadamy. Super. Na jakiś wywiadik czy coś. Nie ma problemu. Trzymaj się, hej. O kurwa, w chuj. Jak żeś się tam zmieścił? Szybko. W miarę nawet. Jest dobrze. Jak było? Super. Wywiadzik ci delikatny nagrałem. Załatwiliśmy na jutro też wywiadzik ogólnie. Tak. Był poruszony temat kolorystyki tego auta, skąd silnik, po drodze i no, jest parę fajnie. Rzeczy się dowiedzieliśmy już. Stańmy na górce. Dla nas pierwszy dzień JobQuestu się kończy. Łapcie ten film dziś. Widzimy się za tydzień, a wy łapki w górę, subskrybujcie. Wpadajcie na Instagrama, na TikToka, na Facebooka, za tydzień na kolejny film. Wszędzie wpadajcie. Także widzimy się za tydzień. Także fajnym odcinkiem. Dokładnie. Będzie też ciekawie. Dostaniecie informacje o samochodach stąd. Ciekawych samochodach. Także z fajnymi ludźmi spotkamy się. Będzie spoko. Cześć. Kurwa. Co? Ja wiem, że dalej kameruję. To wyszło całkiem nieźle. Tak.